Dobrze, Flap. Już prawie skończone. Znalazłeś ten materiał? O, kto to może być? Dzień dobry? Nikogo nie ma? Ha, to dziwne. No cóż. Nie mam na to czasu. Halo? Jest tam kto? Jest Jodziata! Tamika! Burst! Co wy tu robi? O nie. Czy to dzisiaj? Czyżbyśmy przyszły nie w porę? Tak. To znaczy nie. Ale właśnie robimy ostatnie poprawki w naszej kolekcji i... W takim razie może przyjdziemy później. Nie, nie. Wejdźcie. Wejdźcie. A... Ale... Bałagan? Nie! Kolekcja! Wygląda wspaniale! A te kwiaty... O! Po prostu... O! To lilie wodne. Rzadka odmiana. Odwiedziliśmy z Flapem śmierdzące mokradła, żeby je zerwać. Są największą ozdobą kolekcji. Wszystkie jej elementy są przepiękne. Dzięki. Ja i Flap śpieszymy się, żeby skończyć do wieczora. Wtedy przyjedzie auto i zabierze kolekcję na tydzień mody. Racja! Musimy się śpieszyć. Możemy wam pomóc? Nie! Po prostu czujcie się jak w domu, dopóki nie skończymy. Są zestresowani. Może im pomożemy i trochę tu posprzątamy. Wtedy na pewno szybciej skończą. Tak, tak, tak. Ale lepiej zejdźmy im z oczu. Tak. Niespodzianka! O nie! Co tu się stało? Och, tylko takie małe porządki. To nic takiego naprawdę. Moje rzeczy! Gdzie one są? Wszystko jest pięknie poukładane. La 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 la! Nic nie rozumiecie? Właśnie tak pracujemy. W takim bałaganie? To nie bałagan! To nasz twórczy chaos! La 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 la! No, to zaczynamy, Shini! Dziś wielkie otwarcie! Chyba jesteśmy gotowe! Jeszcze nie! O, Bree! Twist! Zdążyłyście! Ale to jeszcze nie wszystko! O, nie trzeba było! A co to właściwie jest? Ja to nazwałam czarozmieniaczem. A co właściwie ten czarozmieniacz robi? Zamienia różne smaki. Pokażę ci. Chcesz podrażnić swoje kubki smakowe? Weźmy papryczkę jalapeno i żelka. Wrzucamy do maszyny, wciskamy przycisk i... nad nim popracować. Ale co się stało? I dlaczego wyglądam jak ty? Chyba zamieniło nas miejscami. Nie martw się, naprawię to. Muszę go tylko podregulować. Ty jesteś mną, a ja tobą? Nie! Nie dzisiaj! Napraw to natychmiast! Zaraz tu będzie Larisa, która ma przeprowadzić wywiad na temat wielkiego otwarcia. Nie martw się. Będziemy udawać, że każda jest sobą. Dopóki tego nie naprawię. Piki? Shini? Halo? O nie! Nie denerwuj się. Dopilnuję, żebyś dostała 5 gwiazdek. Słowo! O, Chris, spróbuj naprawić czarozmieniacz. Szybko! A, Larisa! Ringlet! Witamy was na wielkim otwarciu! Jak to się nazywa? Tropikalna kawiarenka. Jasne! Tropikalnej kawiarenki!
Dobrze się czujesz? Nic jej nie jest, to tylko nerwy. Wielki dzień. O, Bree, a co ty tutaj robisz? Wspieram ją psychicznie. Przecież taki nieuważny pseudowynalazca jak ja nie otwierałby kawiarenki. Hej! Wydajecie mi się jakieś dziwne. O. Lariso, może skusisz się na jedną z przepysznych babeczek? Są pyszne. Co jest w przepisie? Nie mam pojęcia. Tylko spójrz, Kibo. Gotowa? I raz, i dwa, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Hej, co robicie, dziewczyny? Ćwiczymy do wieczornych występów w jeziorze flamingów. Wspaniale! Tak pięknie się poruszacie. Jestem pewna, że... Nie szkodzi, Kibo. Na pewno się nauczysz. Ona chyba ma dwie lewe nogi. Mogę wam pomóc. Tak się właśnie składa, że mam nowe, genialne... Ta-da! Techno-baletki wyposażone w łożyska kulkowe i stabilizatory, dzięki którym można tańczyć całą noc. Pozycja pierwsza, flamingi. Ja tańczę. O, nasz występ jest uratowany. Świetnie ci idzie, ale może zachowaj trochę energii na wieczór. Ale ja nie mogę przestać. Czyżbym zapomniała wspomnieć, że techno-baletki nie były przetestowane? Widziałyście może pędzącego i tańczącego flaminga? Tak mi przykro! Zdaje się, że dałam Kibie trochę nieprzewidywalne urządzenie! Każdy popełnia błędy! Spróbujmy ocalić Kibę i nasz wieczorny występ! Owszem, przeskoczyła. Chyba mam pomysł. Złapmy za cztery rogi obrusu, wyrzucimy Kibę w górę i twist ściągnie jej baletki. Teraz twist! Przepraszam! To już przestało być śmieszne. Nam się nie wymknie. Chyba się wymknęła. Tatusiń, zwiedły pan... Pamiętaj, nie wolno ci zwisać na ogonie, dopóki nie zdejmiemy gipsu. Dobrze? No dobrze. Okej, okay. Kto następny, Splint? To już wszyscy. Już wszyscy? Nie ma nikogo więcej? Za wcześnie powiedziane. O, skąd one się wzięły? Daneso, całe szczęście, że jesteś. Tamika, Burst, czy to wy? Myślałam, że to tylko przeziębienie, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Co to znaczy dziwne? Dość trudno to opisać. Za każdym razem, kiedy Burst kicha, dzieje się coś bardzo niezwykłego. Przepraszam. O, widzisz, o czym mówię? Ojej! Tutaj zdecydowanie coś jest nie tak. Co? Przepraszam. Nie.
Najwyraźniej złapałaś rzadką chorobę zwaną czarokichawką. Nie, tylko nie czarokichawka! Sara, co to jest? Mówiąc naukowo, to przypadkowe rzucanie czarów, które objawia się przy każdym kichnięciu. Magiczne kichanie! O! O! Czy to poważne? Cóż, jeśli dzisiaj nie wyleczymy, skutki mogą być trwałe. Lepiej ruszajmy w drogę. W drogę? Dokąd? Do leczniczych źródeł. Tam na pewno Burst wyzdrowieje. Jeszcze tylko kawałek. Dobrze, bo już nie mogę patrzeć na biedną Burst. Podobno Piki serwuje dziś sok o nowym smaku. Jestem ciekawa, jaki? Podobno z mango. Nie przepadam za mango. Sok z mango to mój ulubiony! Naprawdę? No co? Łatwo ulegam opinii innych. Chodź! Dwa słodkie soki z mango zaraz będą. Zaraz oznacza 50 w kolejce. Widzę, że interes kwitnie, Piki. Tak, jesteśmy zasypane zamówieniami. Pomożemy ci. O, świetnie. Mogłabyś pomóc Shini w kuchni? W pośpiechu, biedaczka aż traci piórka. Och, przyjmę dalsze zamówienia. Chodźcie, pomożemy Shini. Ojej, co się tutaj dzieje? Mango impreza! Słuchajcie, później się pobawicie. Pomóżmy Shini zrealizować zamówienia. Niemożliwe. Jest ich za dużo. Nic nie jest niemożliwe. Mamy siebie nawzajem. I nasze zaklęcia. Tylko spójrzcie. No ciężko tam pracują. Zamówień jest aż po sam sufit. Jak mówiłam, nawet więcej. Dobrze, trzeba dodać jeszcze jakieś składniki, zanim zaczniemy wyciskać sok. Młodą pszenicę! Mam alergię! Masz alergię na młodą pszenicę? Ha, nigdy o tym nie mówiłaś. To pewnie przejściowe. Ha! Nie otwieraj tamtych drzwi! Tych drzwi? Tak, nie otwieraj tych drzwi. Hej, złapmy to wielkie mango, zanim komuś coś się stanie. Żadnych gwałtownych ruchów. Butik w gęstej dżungli? Jest. Zakupowe szaleństwo? Jest. Zostało nam jeszcze tylko spotkanie z Shini i Piki za pół godziny i załatwione. Wygląda na to, że ktoś jest wykończony. Cześć, Sila, Tribody. Witaj, Felicity. Och, Flick, wyglądasz, jakbyś potrzebowała odrobiny relaksu. Tak, tak, tak.
tak. Tribody, pomóż biednej Flik wstać i zaprowadźmy obie do naszego spa na terapię odprężającą. No sama nie wiem, Sila. Zaraz spotykamy się z Piki i Shini. Chyba nie mamy czasu. No cóż, widzę, że przyda wam się ekspresowy zabieg odprężający. Okej. Zabieg ekspresowy brzmi idealnie. Nie martw się, Felicity. Zajmiemy się tym. A teraz trochę sobie tutaj odpocznijcie, podczas gdy ja przygotuję moją słynną maseczkę uspokajającą z gwarancją natychmiastowego odprężenia. Zaraz wracamy. Świetnie, tylko szybko. Śpieszę się. To było najtrudniejsze. Teraz przygotujemy maseczkę. Doskonale. Jeszcze tylko drobinkę tego. Potrzebuję jeszcze troszkę tego i szczyptę tego. Szybciej, szybciej, szybciej. O, jesteśmy spóźnione. Hej, może byśmy tak rzuciły zaklęcie? No wiesz, żeby trochę to wszystko przyspieszyć. Już prawie gotowe. Dość tego. Już. To powinno... A teraz tajemny składnik naszych nowych perfum, moja wspólniczko. Co to jest? Wyciąg z lilii chaosu. Zupełnie nieprzewidywalny. Nada zapachowi charakteru. Zbyt duża dawka może sprawić... Niespodzianka! Aj, ostrożnie! Ale was zaskoczyłyśmy! Tak. Cześć, Tamiko. Jak się masz, Berst? Możecie mi podać tę roślinę? Niezły żart! Tak. Trzeba bardzo, bardzo, bardzo się postarać, żeby mnie pokonać. To zabrzmiało jak wyzwanie. Zakład? Stoi! Musimy znaleźć kilka kwiatów do nowego zapachu. Tylko uważaj na ewentualne psikusy. Będę bardzo czujna. To powinno przestraszyć nasze skąksiczki. Zaczynamy. Zaraz. No. Stamtąd dolatuje piękny zapach kwiatów. Może trzeba przełączyć na zielone. To będzie doskonałe miejsce na nasz piknik, Flap. Uhu, mamy was. Och, przepraszam. Myślałyśmy, że to ktoś inny. Cześć! Nasze zielone żabki poczerwienieją ze wstydu. Już idą. Tu jest ładne miejsce. Teraz! Hej, zmieścimy się? No pewnie. Usiądziemy z boku. Och, tak bardzo was przepraszam, ale do twarzy wam w tym kolorze. Lilie już rozkwitły. Chodźmy, Kaper. Tego nie będą się spodziewały. Właśnie te lilie były nam potrzebne. Hej!
dzieje? Prawda, że jest cudnie kompas? Nasz wspaniały rejs na pokładzie tropikalnej łódki. Nadaj sygnał! Tak jest! No śmiało! Miałaś nadać sygnał! A ja go połknęłam! Połknęłaś na autofon? Ahoj! Możemy się zaokrętować? Kapitan wyraża zgodę! Chodźcie! Jest miejsce dla wszystkich! Nieźle, kompas! Hej! Następny postój, uroczystość otwarcia tropikalnej kawiarenki w gęstej dżungli. Hurra! Jest tak cudownie, prawda? Sama rozkosz! Tak, jak dzień w spana rzece. Uważajcie na wielką skałę! Jaką skałę? Właśnie. Ja i Caper też nie. Nie bójcie się, odnogi rzeki wkrótce się połączą. Zaraz za... progiem rzecznym? Próg rzeczny? Próg rzeczny? Kwiatów to wielkie święto w gęstej dżungli. O tak! Wiesz, że Sila wykorzysta nasze najnowsze perfumy w swoim spa? Wkrótce wszyscy w gęstej dżungli poznają naszą kwiatową sensację. Tylko pamiętaj, chcemy zrobić jak najlepsze wrażenie. Więc bądź grzeczna, dobrze? Tak jest. Tak, czyli rób wszystko na odwrót. Wiesz, co będzie świetnym dodatkiem do tej pięknej wystawy? Świetnie, że jesteście! Witajcie w moim spa! O, tu jest tak przytulnie i spokojnie! Dbamy o to! Prawda, Tribody? Tak, to prawda! Czasami nawet jest aż za spokojnie! Nie przejmujcie się, one się poddają mocy kwiatu. To nasz najbardziej relaksacyjny zabieg. Widzę koszyczki pełne różności. Co nam przyniosłyście? Przedstawiamy naszą najnowszą linię organicznych perfum pod nazwą... Kwiatowa sensacja! Kwiatowa sensacja? Ha! Podoba mi się! Poczekaj, aż powąchasz. Pozwól. Korek zacisnął się na dobre. Caper, mogłabyś mi pomóc? O nie! Naprawdę ładny zapach! O, Silo, bardzo przepraszam.
Zaraz to posprzątamy. Nie ma potrzeby, Sage. Nic takiego się nie stało. Oddychajcie i zrelaksujcie się. Ja i Tribody przyniesiemy mop. To tyle, jeśli chodzi o dobre wrażenie. Posprzątajmy, zanim one wrócą. Szybko! Podaj ręcznik. O nie, Caper, szybko! O, to była piękna akcja. Że świetna zabawa? Jeszcze nie skończyłam! O, jeszcze nie skończyłaś? Naprawdę? Chcesz się pościgać? Tak, tak, tak! No to słuchaj, kto ostatni na ziemi, ten przygotuje zwycięzcy napój. Mam ochotę na bananowy! Bananowy? Ale z ciebie mały żarłoczek. Uważaj, na miejsca! Gotowi? Remis! Remis? Jesteś mi winna napój bananowy! Ale to naprawdę był remis! I nie, nie jestem ci winna napoju bananowego! Dotknęłyśmy pnia obie w tym samym momencie! O! Imponujące! O, cześć Larisa! Ringlet, dzięki! Wiesz co, przy odrobinie praktyki... I ciężkiej pracy! Tak, i ciężkiej pracy mogłybyście się z nami zmierzyć! Zaraz, co? Nie zrozumcie mnie źle. Jesteście świetne, ale my jesteśmy lemurami. Drzewa to nasz żywioł. Co ty powiesz? Jestem pewna, że ja i kompas pokonamy was w skokach wśród gałęzi. Założysz się? A ty? O, jeszcze będziecie tego żałowały. Świetnie, zakład stoi. Niech Ringlet reprezentuje nas. Niech kompas reprezentuje nas. A żeby było ciekawiej, przegrani stawiają obiad w tropikalnej kawiarence. No dobrze. I żeby było nawet jeszcze ciekawiej, dodajmy kilka przeszkód. I ty takie coś nazywasz przeszkodami? Błagam. Bułka z masłem. Ringlet da sobie z tym radę. Oczywiście zaraz za kompas. No to zaczynamy. Kto pierwszy na szczycie? Ten wygra. Na miejsca? Gotowi do biegu? Start! Biegnij, Ringlet! Szybciej, kompas!